Zarówno te nici do haftu, które były tworzone, część na przykład do złotych haftów to tworzyli tenci, wykonywali złotnicy w warsztatach, zresztą było ich kilka rodzajów. Inne nici stosowano do haftowania chorągwi na przykład, czy takich ozdobnych lambrekinów. Tam było kilka rodzajów od takich gładkich drucików poprzez takie nici karbowane, bajorki. No i to był cały asortyment, który zamawiano u złotnika i te nici były wykonywane z metali szlachetnych albo z metalu, który był potem srebrzony lub złocony. Taką bazą do wykonania nici metalowych były cienkie druciki, które rozklepywano albo wyciągano w zależności od potrzeby. Nici metalowe także do tkania były wykorzystywane, więc one miały pewną elastyczność i naprawdę można było wiele rzeczy z nimi wykonać. A oprócz tego właśnie do haftów takich artystycznych korzystano głównie z nici jedwabnych. Nici wełniane były stosowane może rzadziej i też do specjalnego rodzaju haftów. Takim największy jakby rozkwit tego wzornictwa to jest XVIII wiek, kiedy powstają całe takie warsztaty do haftowania. I oprócz tego wzorniki, które przekazywano sobie i kupowano wzory i kupowano też próbki tego haftu. I on bardzo dużą rolę odgrywał w modzie męskiej, co jest ciekawe, nie w kobiecej. Także te haftowane kamizelki, które możemy bardzo często podziwiać na portretach, one są bardzo bogato haftowane i tak samo bogato haftowane są ubiory. Bardzo ciekawy i bogaty haft i też, co jest ciekawe, zawsze przy tych ubiorach takie ślady noszenia czy użytkowania. Im bardziej intensywne, tym mogą świadczyć o tym, że ubiór był często noszony, użytkowany, że miał jakąś swoją historię. Ten haft jest o tyle ciekawy, że można tutaj zobaczyć bardzo dużo kolorowych i różnych fakturowo nici, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne. Jest tutaj bardzo dużo nici szenilowej, takiej z takim futerkiem, która tworzy taką fakturę zwłaszcza w tych rejonach roślin. I nici takiej skręconej na różne sposoby, także część nieskręconej nici daje taką właśnie gładką, odbijającą światło powierzchnię i część nici skręconych daje taką fakturę, tak jak tutaj w przypadku tego pagórka. Pracujemy nad konserwacją XVIII-wiecznego ornatu. Ornat jest haftowany kolorową przędzą wełnianą na wełnianym podłożu. I jak widać, haft zachował się dosyć dobrze, natomiast dno, czyli podłoże, na którym został haft wykonany, jest bardzo zdestruowane, jest w złym stanie, spękane, z dużymi ubytkami. I tu do tego jest dofarbowana wełna, bardzo cienka, którą to wełną zasnuwa się, tutaj jest zasnuwana powierzchnia tutaj, tu gdzie jest ubytek, miejsce ubytku. Zasnu teraz koło razu, a później jest to przytrzymywane. I to jest taką techniką tak zwanej nitki kładzionej.
To właśnie będzie podklejona tkanina dublażowa w kolorze zbliżonym do oryginału. Nitki będą uporządkowane. Później metodą igłową przy użyciu też ufarbowanej graży na ten kolor będą przyłapane. Przytrzymane do podłoża. Teraz sprawdzimy, na jakim etapie jesteśmy barwienia. Czy już, czy jeszcze nie, i jakiego barwnika dodamy, aby kolor jak najbardziej był zbliżony do oryginalnej tkaniny. Już widać, że jeszcze nam brakuje. O, za dużo czarnej bordy jeszcze. Staramy się skupić przede wszystkim na tym, żeby zachować jakby tą zabytkową substancję obiektu. Konserwacja, którą wykonujemy, jest odwracalna, ale staramy się jak najmniej wchodzić w strukturę tkaniny zabytkowej, raczej zabezpieczyć to, co jest, niż tworzyć na starej tkaninie coś nowego.